Wiem, że czekaliście na taki odcinek, bo bardzo często pisaliście mi o nim w komentarzach, więc oto i on. W tym odcinku możecie wygrać skina do AK-47 o nazwie Czerwona Linia. Aby go wygrać, wystarczy, że zostawisz suba dzwoneczkiem, lajka pod tym filmem i napiszesz w komentarzu, od jakiego czasu mnie oglądasz. Wyniki konkursu pojawią się 1 grudnia na mojej grupie, do której link podałem w opisie. I jedziemy z tym śledziem. Każdy global ma w zasadzie opanowany prawie do perfekcji czas reakcji wycelowania i strzału. Jest to jedna z najistotniejszych umiejętności graczy CSGO. Tak doskonały czas reakcji jest możliwy dzięki treningowi tzw. pamięci mięśniowej. To ćwiczenie sprawia właśnie, że profesjonalni gracze strzelają szybciej niż przeciętny człowiek jest w stanie w ogóle zauważyć sylwetkę przeciwnika. Tkanka mięśniowa dysponuje bowiem swego rodzaju pamięcią, która pomaga w wykonywaniu wyćwiczonych wcześniej określonych zakresów ruchów. Dzięki czemu topowi e-sportowcy są w stanie celować jakby mechanicznie w sposób błyskawiczny, nie wyobrażając wręcz dla osób, które takich umiejętności nie ćwiczyły. Umiejętność przewidywania następstw swoich decyzji podjętych w grze jest kolejną cechą charakteryzującą globala. W CSGO czasami w ułamek sekundy trzeba podjąć decyzję, co zrobić w jakiejś sytuacji. Czy rzucić na przykład smoke'a, czy zraszować przeciwnika, albo może zachować broń i oddać rundę przeciwnikowi? Ale co będzie, jeżeli tak postąpię? Czy to będzie dobre dla drużyny? Takie decyzje global musi podejmować bardzo szybko. Jedna źle podjęta decyzja może wpłynąć na losy całego meczu, dlatego globale mają zazwyczaj tę umiejętność opanowaną do perfekcji. Z toksikami spotykamy się wszędzie, w każdej randze, ale wśród globali takich osób jest zdecydowanie najmniej. Osoby z tą najwyższą rangą dostępną w grze są bardziej opanowane i zamiast toksikować, że komuś coś nie wyszło, potrafią na spokojnie to przyjąć i dać nawet jakąś poradę dla swojego kolegi z zespołu. Bo nie oszukujmy się, nawet globalowi czasami wyjdzie jakaś silverowa akcja. Dziękuję wam bardzo za 83 tysiące subów, wiedziałem, że pokażemy moc! Liczba osób, które oglądają moje filmy bez subskrypcji spadła z 60% do 54%. Więc jeżeli jesteś nadal w tych 54% i dotrwałeś do tego momentu, to zostaw suba, bo tym razem podnosimy próg subskrypcji na ten miesiąc do 85 tysięcy. Czy wam się to uda? Mam nadzieję, że razem pokażemy moc. Z góry bardzo, ale to bardzo dziękuję. Każdy global ma bardzo dobrze wypracowane automatyzmy. To dzięki nim wie, gdzie się wcelować i skąd może wyjść przeciwnik. Nie idzie bezmyślnie, tylko stara się sprawdzać każdą miejscówkę, dba o ekonomię, a także potrafi bez problemu dostosować się do każdej taktyki. Te rzeczy są bardzo ważne, ale myślę, że nawet na niższych rangach powinny być opanowane. W społeczności graczy CSGO jakoś utarło się, że gracze z większymi umiejętnościami grają USP-kiem. To spowodowało właśnie to, że znacznie rzadziej spotykamy graczy z P2000. Ale czy faktycznie P2000 jest gorszą bronią? Na pewno dzięki Tumikowi USP-k jest bardziej celny na odległość, ale za to P2000 okaże się dużo lepsze podczas strzelania w ruchu. Obie bronie są bardzo podobne i mają swoje plusy i minusy, jednak P2000 warto wybrać, kiedy zależy nam na dużym magazynku. I to właśnie z pewnością dlatego większość globali i nie tylko w sumie gra tym pistoletem. Oczywiście zawsze znajdą się jacyś w cudzysłowie globale, którzy są boostowanymi trollami, ale takich osób wiadomo, nie traktujmy jako prawdziwych globali, którzy nie zasłużyli swoją postawą na rangę. Jeżeli chcesz, abym polajkował ci zdjęcia na Instagramie, to zaobserwuj najpierw tam mój profil, link w opisie. Pamiętaj także o zostawieniu lajka oraz suba. Dzięki za oglądanie, cześć!